Siemanko, witam Was serdecznie w ten zimny poranek. Jesteśmy w Leeds, w Yorkshire. Ja w końcu, po kilku dniach robienia konkretnego babysitting, mam chwilę dla siebie. I tak pomyślałem sobie, że skorzystam z okazji. Pierwsze, przetestuję sobie nową kamerę, o której ciągle mówiłem w nagraniach, więc nie wiem, którego wyrażenia użyję, ale testuję nową kamerę. Kamera zrobiona specjalnie dla vlogerów. Top 10 pierwszej dziesiątki z kwietnia 2022 w Polsce. Według jednej z przodujących gazet fotograficznych, powiedzmy, ona była na pierwszym miejscu, więc zobaczymy, jak działa. Testowałem ją w nocy i wygląda to, że wszystko działa świetnie, i zoom, i mikrofon wbudowany w kamerę też, więc sobie spróbuję. A druga rzecz jest taka, że zdróweczko, kaweczka być musi, bez kawki nie zaczynamy. To też testik zooma automatycznego. Pojawiło się kilkaset, może osób, 200 nowych osób na moim koncie, na moim kanale w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch. Nie wiem, czy to są legitne osoby, czy to jakieś boty, czy nie, ale stwierdziłem, że powiem takich kilka słówek, zanim wszyscy się na porządnie rozgoszczą. Mój kanał będzie, jest o Warcraftie, o Sea of Thieves i o innych grach, gdzieś tam, w które będę grał sobie okazjonalnie. Nie będzie tu żadnych poradników mocnych, ani nic takiego, dlatego że jestem tatą dwójki dzieci i jestem bardzo, bardzo busy through day jako po prostu rodzic. I nie mam możliwości zagłębiać się w grę tak mocno, jak kiedyś to mogłem robić. I założenie tego kanału było takie, że będę pokazywał po prostu zwykłe challenges taty gamera, który był gamerem mocno hardkorowym, a teraz został tatą, i po prostu jak to wygląda w praniu. I dzisiejszy właśnie odcinek będzie czymś takim. Chciałem wam pokazać, jak wygląda mój typowy dzień. Kiedy o 6 rano budzę się i uda mi się moich dwóch synów obudzić, ogarnąć, wsadzić samochód i zawieźć do szkoły. Potem wracam do domu i zostaję sam z moim dwulatkiem, z moim Leo Loganem. Ma dwa imienia, Leo i Logan. Logan od Wolverina, nie ma tutaj żadnej tajemnicy, żadnego przesłania. Wolverine. Koniec, kropka. I dzień w sumie się zaczyna, jak ich wszystkich zawiozę do szkoły. Leo się wrzuca do niańki, więc mam dzień taki wolny jak teraz dla siebie. A jeśli Leo zostaje ze mną, a nie jest u niani, to dzień wygląda tak, jak za chwilę zobaczycie w dalszej części wideo. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Zostańcie ze mną, zasubskrybujcie, dajcie łapkę, zostawcie jakiś ślad po sobie. Będą tu jeszcze jakieś konkursy, będą giveawaye, więc jest szansa wyłapać coś za darmożkę. Dzień wygląda mniej więcej tak. Dobrze. Witam z pana. Co pan robi? Mamy bardzo bajeczki. I co, kabanowski jemy? Tak, lubisz kabanowski? Tak. Super. Jedziemy do wujka? Tak. Jedziemy zobaczyć, jakie ma pyska? Tak. Okej, super. Nie zawsze człowiek żyje Warcraftem. Jak ja pracuję 4x4, 4 mam nocki, wtedy mało gram, albo prawie w ogóle. A z drugiej strony, jak mam 4 dni wolnego, to najpierw muszę się zająć tym małym panem tutaj. Proszę bardzo, Leośku. Cześć! Cześć! No, jestem ciekaw, czy ten mikrofon zda egzamin przy tym aparacie i czy będziecie słyszeli mój głos, czy jego. Więc najpierw przez cały dzień muszę się przebić przez bycie ojcem. Od godziny 7 rano, jak się budzimy, do godziny jakiejś 20, kiedy wszyscy już pójdą spać. A ja wtedy mogę dopiero usiąść do komputera i zacząć grać. Dobra, jedziemy. Leosiu, jedziemy do wujka, do pieska? Tak. Pójdziemy na spacerek? Tak. Okej, powiedz papa wszystkim. Papa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A weźli buziaczka tego. Super. Dobra, jedziemy. Proszę bardzo, kolega już po wycieczce do pieska sobie ładnie śpi i wracamy do domu. Jak mi się go uda przełożyć do łóżka bezpiecznie i uśnie, to będę miał właśnie może godzinkę nagrania w Warcrafta, a jak nie, to dopiero wieczorem. Pozdro. No niestety nie udało się, obudził mi się tylko jak go wyciągałem z samochodu, więc musimy teraz spędzić kilka godzin bawiąc się razem, oglądając Świnkę Pepkę i inne rzeczy. Co oglądasz? Chcesz kręcić wideo też?
Chcesz kręcić wideo? Kręcić. Chcesz kręcić wideo? Tak. Tak? A jak poprzez mi aparatyk? I co wtedy? Tak. Co? Nie! Tak. Nie! Tak. Nie! Tak. Kurde, trochę mi stoją włosy. W każdym razie, jako tata w ciągu wolnego dnia jestem bardzo, bardzo busy. Tu z tyłu widzicie moją arcade grę, którą kolega mi zbudował i nie używam już od kilku miesięcy, bo nie mam na wszystko czasu. Kiedy oni wszyscy w końcu pójdą spać i będę miał chwilę czasu dla siebie, to mam do wyboru, to jakieś 3 godziny są, mamy do wyboru wtedy albo pójść grać w Warcrafta lub w jakąś inną grę, Sea of Thieves, albo pojechać na siłownię, co ostatnio mi nie wychodzi. I tyle. I to, jak długo gram, zależy ode mnie, ale to, jak długo gram, definiuje, jak krótko śpię. I takie właśnie są rozterki bycia ojcem. Także jeśli możecie, to sobie to poważnie rozważcie, czy chcecie być rodzicem i kiedy chcecie nim zostać. Tyle. Widzimy się wieczorem. Pozdro. Ty grasz w Warcrafta? A tatuś nie może grać? Nie. A dlaczego nie mogę? Halo, proszę pana, ja chcę grać w Warcrafta. Nie! Dlaczego? Słucham? To jest moja krówka. Nie, moje. Twoja krówka jest? Ja. Czemu masz taki koszelek? Daj tak się pograć w Warcrafta. Nie. Proszę. Nie. Można też tak spróbować grać, ale jak widać nie idzie jak. Mogę pograć? No nie. Ja bym chciał grać w Warcrafta. Nie, ja. Ty? Tak. Mogę ja? No to patrz co zrobisz. Ej, bo spadniemy zaraz. Musimy polecić naszego ciała. Poczekaj, bo zginęliśmy. Tutaj, puść paluszki na chwilę. No pójdź, daj polecieć. No. Nawet nie polecę, żeby się zrespawnować, bo mi nie daje polecieć. Poczekaj. Tu? Tu nisko. Nisko? Nisko, tak. Aż tutaj patrz, o. Tu? No, tu zginęliśmy. Poczekasz, tata zabije pana, tak? Tu. Pokonam go, ok? Tutaj. Dobrze, mogę go pokonać? Ej, nie tak się gra. Nie wal tak klawiszami po wszystkim. Tak. Różkami, ej. Tak. Ty, Mysiu. Jest dopiero godzina 22. I ja dopiero mogę usiąść do gry na spokojnie, bo dzieciaki i żona poszli spać kawką w moim ulubionym kubeczku. I tak wygląda właśnie każdy dzień. Walka przez cały dzień, tatowanie, szkoła, niania, zabawy, zakupy i tak dalej. A kiedy mogą wszyscy pójść spać, to mam do wyboru albo siłownię, albo granie. Dzisiaj wybrałem granie zamiast siłowni, dlatego że byłem tak wyjechany po całym dniu zabawy z Leosiem, że już nie miałem siły na nic innego. Co wcale nie sprawia, że jestem z tego powodu smutny.